Dobrze. Cały skład tu jest. Lecimy, lecimy. Nie mamy tego? Okej, to trochę głupota. Dobra, zabiliśmy. Nie jest źle jednak. Późno bardzo poleciał cecek. Nasz Kere się wrócił. Właśnie, bo musicie używać X-myślnik D, a nie XD. To trzeba dobrze grać, żeby dołączyć do następnego dnia. O, czekaj, jak daję twój nick i zakazaną emotkę... Ej, ciekawe! To jest w ogóle... Ciekawe, czy YouTube wie, że musisz oznaczyć kogoś. Ona może mnie Lux zaorać. Nie mogę się dać. Czekaj, a ona ma Q wzięte, prawda? Ja nie wychodzę tak dobrze na hit za hit. Fuck, Warda nie mam? A, postawiłem na redzie. A już chciałem gonić. Jedno kill off. Chyba to by zabiło już. Dobra, on puszuje falę. Nie jest bardzo źle. Ta gra będzie tragiczna? Nie, ja myślę, że będzie dobra. Trochę za bardzo Annie się skupia na biciu się, nie na CS-ach. Takie miałem wrażenie. Zły target przyjąłeś. Wiesz co? Nie jestem taki pewny, bo nie wiem, dopóki Annie nie rzuciła combo na Lux, nie wiem, czy mogłem tam podejść i bić tą Lux tak po prostu. A potem Annie ją zbiła tak, że była, że ta Lux była w kill range'u. Problem jest taki, że... Potrafiłem sobie wyobrazić... To chyba nie wejdzie. Fuck! Never lucky. Never. Nie, Twitch jeszcze tu jest. Dlaczego? Ginę. Okej. Okay. To się zaczyna robić niedobre. Syndra ucieka na lowku. Ginie... Voliber w sumie przeżył, no ale... A jeszcze jak dobiję Uzerata, fuck. Okej. Okay. Ej, ale wiecie co? Masę farmy tracą teraz. Robimy z tej gry młyn. To jest dobre dla mnie, bo ja... I Twitch, i ja nie mamy last hitów, nie? Uuu, hello. Jest. Dobra, ej. No jak dla mnie to wyszło na tyle dobrze, na ile mogło. I pomogę jeszcze przepuszować falę Zeratowi, bo się tutaj męczy. Żeby Annie nie nam nie dojechali. To może wyjść? Nie.
Dobra. Wypchnęli Eni z linii, ale przeżyła. Młyn gra. Oj, młyn. Śmieszne, że polecają mi Hardsteela. Już na pierwszy ten i ten dosłownie wciskają. Level muszę nadrobić teraz. To jest main support. Możesz ją poznać po moim itemie. Już sporo golda wyfarmiłem. Ej, Annie będzie miała wcześniej szóstkę. O nie, co to było? Dlaczego tak? Nie wiem, czy zauważyliście, ale Twitch dosłownie zniknął. Nie wiedziałem, że ten Twitch zna się na magii. Push, Annie. Masz manę na Q. Dobra, i to nie powinno mieć miejsca. Annie ma RK. Niesamowite. Powiem wam szczerze, jestem trochę pod wrażeniem. To nie było nawet... Ten Twitch? O teraz? Teraz nie powinien tego zrobić, to było głupie. Ale tu nam się ładnie wymknął. Nie wiem, którędy nawet do końca. Bo to trzymałem stuna, zbejtowałeś mnie. Ale nie musiałeś... Nie był potrzebny nawet stun, on miał mało HP, nie? To nie tak, że mogłeś mnie uratować. Tylko pełne combo musiałeś wyrzucić od razu. Ale może być stresik leciutki, może być stresik. Rozumiem. Ja jestem tylko irytującym komentatorem. Proszę się nie wkurzać na mnie za bardzo. Trochę teraz strach, że wyjdzie bydle. Ani ile do Erki? 30 sekund. Fuck. On zerkował. Stracił Erkę, ale... Tak naprawdę nie byliśmy tak daleko od zabicia ich. Tak mi się wydaje. Gdyby Annie miała ulta i byśmy się wbili, jest duża szansa, że to byłby, że to byłyby kilki. Wyszło? Dwie asysty będę miał. Nie, Twitch znowu uciekł. Ej, ja nie wierzę w tego Twitch. Nie, dobra, jest. Ej, nie wiem, czy wy widzieliście. MVP Tibers. Annie chyba nie widziała. A Tibers cały czas gonił niewidzialnego Twitcha. Czy myślisz, że Jax po zmianach będzie miał inne itemy? Ciężko powiedzieć. Nie widzę dobrych itemów na nowym Jaxie. Okej. Ej, dobra, zgarnę tu staki i plejty. Alternatywne źródła tej kasy.
Myślę, że najważniejsze to jest to, żeby zrobić z tej gry młyn, dopóki Bodka nie zbuduje. Ale mi wali dips. Kusi. Nie, ten damage, to co zrobi mi Twitch, to jest porażka. Gość mi one-shotuje. Teraz... Nice. Dobrze, że nie tylko on mnie one-shotuje, ale Annie one-shotuje go. Imo Jax jest dobry jaki jest. Są postacie, które bardziej potrzebują zmian. Tak. Ale nie robiłbym z tych zmian czegoś takiego, co wymagało turbo dużo wysiłku. Prawda jest taka, że Jax dostaje zmiany, bo jakiś Rioter zagrał Rankeda Jaxem, przegrał po tym jak zerkował i zobaczył, RK Jaxa nie robi damage'a. Może jak zultuje Jax, to niech bije damage i niech do tego uruchamia pasywę, to drugi hit. Wtedy na pewno wygram. Nice. 3/4 HP. Nie. Generalnie nie ma co się bać. Ja mogę wychodzić na hejtera. Ale powinniśmy dociskać ich. Jeśli, na przykład, jak jest taka sytuacja, Twitch wypluł na mnie, co miał. Mogę tu zginąć. Twitch wypluł na mnie, co miał. No to wtedy już podchodzimy do wieży. Prawie zginął. To wtedy podchodzimy i ciśniemy wieżę, nie? Mam wrażenie, że lepiej by mi było w innych rejonach mapy, bo na Twitcha nie mogę po prostu walczyć. On mnie zgarnia przy okazji. Jakby bił Ankę, to mnie by zabił tymi przelatującymi strzałami tylko. Mają tą fragę raczej. Tak. Nice. Zestunowany Tibers. Flesza ma Anka. Jeśli to coś tam będzie kombinował Twitch, to jest do zabicia. Plejty. Dobra, może nie możemy zgarnąć plate'ów tak naprawdę. No, tu będzie szedł. Chodź. Możliwe, że już się kręci. Jest. Nice. Dobra. I chyba została... Aha, Twitch. Twitch zgarnie... Nie, Twitch. Możliwe, że jesteśmy martwi wszyscy. Dobra, chyba ją mam. Okej. Okay. Za wczesny flash od Zerata, bo jeszcze nie naładował nonoerki. Ale to nic. Dobrze to dla nas wyszło. A ja już teraz chyba nie jestem w plecy, pomimo tego, że gram supportem. Chyba przekroczyliśmy ten threshold. I teraz jestem produktywnym członkiem społeczeństwa. Ej, wiecie co? Ale tak w zasadzie... Może pójdę Hardsteela? Ej, wolicie build z Hardsteelem, czy build z Riftmakerem? Który z tych dwóch? Reur krzywany byłby top. Krzywana jest...
Te nadaje się imo do reworka. Jeden? Nie pamiętam, co było jeden. Mam krótki czas uwagi. Tutaj? LOL? Ej, wiecie co? Właśnie nie pamiętam, który pierwszy wymieniłem. Hardsteela chyba pierwszego. No tak, jesteście trochę pół na pół. Nie widzę, żeby przeważająco któryś item był. Kto animował pelerynę? Dramat? Vayne jest strasznie starą postacią. A, ale bez kitu. Ej, nie, niedobrze. To jest taka rzecz, że powiedziałeś i teraz to będę zawsze widział. Bez kitu ta peleryna tak lata odczepiona. Chociaż może nie jest aż tak źle? Kurde, no teraz mi się wydaje, że jest. Nawet nie jestem pewny, czy jest tak źle, czy nie. Chyba Twitch tu nie idzie. Jest Twitch na bocie. Ja go zabijam już na solo. Ej, Herald jest na midzie. Odpuszczałbyś Heralda, co? O mój Boże. Czy wy widzicie tego Twitcha? Kurwa. Dobra, mamy go. Ej, nie mogę z tego! Co jest? Dobra, to E było głupie, ale... Jaki... Ten Twitch to jest jakiś ninja, po prostu. Czy pytasz dzisiaj AI jak grać? Nie, dzisiaj tylko AI losuje postacie, ale losuje dlatego, że w sumie wygodniej jest tak niż szukać stronki do losowania postaci. Dobra. Czy peleryna Vayne jest bardzo źle zanimowana? Powiedzcie mi. Widzowie, oceniamy animację peleryny Vayne w skali na 10. No trochę wygląda tak jak chuj wie co, nie? Trochę wygląda jak liście. Gdyby to miało być liście, to by było ok, tak jak za i ten. Ale to jest zwykła peleryna. Chyba nie jestem fanem. Widzę, że wszystkich teraz boli. A chyba też będziecie już widzieli do końca życia. Wcześniej nie wiedzieliście nawet, a teraz wiecie. Dobra, czas zapracować na HP-ki dodatkowe. Ranger mają tyle samo HP z Hardsteela? Chyba tak. O, hello, hello. Aj. Ciężko jest ustać przy kimś tak długo. Cecek. Fuck. Za mało staków. Dwa tylko. Niedobrze. Czy nie masz już kary za golda z minionków? Nie wiem, czy miniony, czy z dżungli się liczą creepy.
Może dlatego nie mam, ale nie mam. Ej, czekaj, co ja teraz? Runon najpierw? Chyba zaczekam i kupię Runona. Zilla, ale do Runona. No i poza tym mam item w pełni wystokowany, co nie? Build Nasusa? O kurde, gość. Gość eksperymentuje. A po niku widać, że jest troszeczkę niedojebany, więc... Oczywiście szanujemy tutaj off-meta buildy. Z Twitcha zgarnąłem stack? Nie! I nie jest worth! Nie jest worth! Trzy osoby zabiłem. I tak nie jest worth. Gdzie są moje staki? Zaczynam myśleć, że zasięgowe postacie, widzowie, nawet jak mają krótki zasięg, to wcale nie zdejmuje im się dużo łatwiej hardsteela. Bo liczyłem na to, że w każdej walce ile jest osób, tyle staków będę miał. A to tak nie wygląda. Kurde. Ciekawe, czy Runan zdejmuje z kilku osób naraz. Nie no, Marzek, widzów nie obrażam. Widzów kocham. Ale co? Ale to nie widzę akurat. Jak ci się gra na bocie, nie narzekasz poza tym meczem? A ja w tym meczu narzekałem? Ej, serio narzekałem? Nawet nie było bardzo narzekania. Kończą? Tak, chyba kończą. Zobaczmy, co tu wyjdzie. Lubię historię comebacków. Może przeciwnicy trochę stawią oporu teraz. Może być zabawnie. Skąd pewność, że nie widz? Wiesz co, ja też mam pewne standardy dla widzów. Jeśli to był widz, to może nie będzie, to wtedy nawet lepiej. Sprawdźmy wizję. Kurwa. Niezręcznie. Dojedzie nas Twitch. A nie, Twitch jest daleko. Dobra. Czekałem, żeby stack był. Ej, bo ja nie kończyłbym tej gry. Chyba, to dobra, to jest koniec. No to nikt już nie wstanie. A ja jeszcze mam Titanic Hydra do zrobienia. Chciałbym zobaczyć na full widzie, a to już skończył. Okej, okay, never mind. Nie będzie historii comebacku, nie tym razem. Nie dla bambiczka JD. Tak, to była Vayne Support, owszem. Dobra. Honor dla Eni. Dobrze sobie radziła na tym bocie. I... No, patrzcie. Mamy bardzo podobne damage wszyscy. Runon aktywuje Hardsteela, właśnie sprawdziłem. Okej, okay, dobra. Tylko to długo trzeba czekać, żeby tego hardsteela zrobić, co nie? Bo na pierwszy item go nie zrobisz. Więc najszybciej zrobisz na drugi.
No i dopiero potem jeszcze runa, to trochę zajmuje.